Odcinki z kalendarzami adwentowymi możemy zaliczyć do takiej naszej małej tradycji. Dzisiaj odkrywamy nasze ulubione i troszeczkę wzbudzimy Waszą ciekawość, pokazując, co w nich znajdziemy. Słuchajcie, tego kalendarza nie mogło zabraknąć. Rozpoczynamy od kwintesencji świąt. Tak, czyli od kalendarza z marki Rituals, która zapewni nam domowe spa. Może spróbujmy najpierw, ja wezmę 6. To ja wezmę 21. Zobaczymy. I ja mam Biankę. O, ja też, więc to jest bardzo fajna opcja, żeby poznać różne zapachy. No to ja zobaczę, co czeka nas pierwszego dnia. I słuchajcie, tutaj mamy płyn do płukania tkanin, czyli coś wyjątkowego, w ogóle coś, czego totalnie nie było wcześniej. Super, no jestem zaskoczona i myślę, że to jest dobry początek. Okej, to obok mamy 7. Zobaczmy. O, a tutaj znowu coś do pielęgnacji twarzy, także ekstra, że możemy tak naprawdę zapoznać się z różnymi kategoriami, jeśli chodzi o markę Rituals. Ale więcej Wam nie zdradzamy i przechodzimy do kolejnego. A tego kalendarza również nie mogę zabraknąć, czyli Sephora Favorites i ulubieńcy w jednym miejscu. To jest zdecydowanie też mój ulubiony kalendarz. I ja od razu sięgam po numerek 8 i sprawdzimy, co jest w środku. A w środku, słuchajcie, coś, co na pewno zadowoli Julię, czyli miniatura zapachu. Ja uwielbiam miniatury, zbieram je i to jest świetne, że zazwyczaj nie można ich po prostu kupić, więc w takim kalendarzu to jest dla mnie najlepszy prezent. No to teraz ty wybieraj numer. Może 5, bo jest największa, więc jestem ciekawa, co się w niej kryje. I warto, słuchajcie, zaznaczyć, że pod spodem mamy drugi rząd, czyli mamy aż 24 okienka, idealnie do świąt. Trafiłam perfekcyjnie, płatki potoczy, czyli też coś dla mnie, notorycznie mam opuchnięcia i zużywam ich na tony. To sprawdźmy w takim razie, co się kryje jeszcze w drugim rzędzie. Jest pełnowymiarowy produkt. Cudownie. Zobaczcie, czyli nie tylko miniatury, ale też pełne produkty znajdziecie w tym kalendarzu. I teraz na to czekałam, Wiki. Czyli kalendarz, który, słuchajcie, nie tylko ma piękną zawartość, ale sam w sobie jest po prostu przepiękny. A ja już tutaj nie mogę się powstrzymać, wyciągam szufladkę, w której mamy mój ukochany i twój ukochany tak spray do utrwalania makijażu. Przepięknie pachnie i utrwala na mur beton. Zobaczcie, ale poza wspaniałą zawartością mamy też takie schoweczki, bo później możecie sobie tą szafeczkę tak naprawdę wykorzystać do przechowywania kosmetyków. Mieści ona naprawdę wiele. A na toaletce będzie wyglądać naprawdę zjawiskowo. Ja jestem ciekawa jeszcze, co się znajduje tutaj. I sprawdzamy, wszystko pięknie opakowane. Jej. Jaki słodki pędzelek, idealny na podróż. To, co, słuchajcie, też warto zaznaczyć, to, że tutaj nie mamy dat, czyli to Wy decydujecie, które okienko otworzycie. A teraz coś dla fanów pielęgnacji, czyli kalendarz z marki Flow, który jak zwykle będzie zachwycał, a tutaj mamy 12 okienek. A jeżeli 12 to dla Was zdecydowanie za mało, to marka przygotowała też opcję 24 okienek, którą możecie zobaczyć za mną. Znajdziecie w nich cały rytuał pielęgnacyjny, a to przykładowe produkty. Jesteśmy przy pielęgnacji i mam dla Was kalendarz, który łączy w sobie dwie kategorie, czyli znajdziemy coś dla fanek i pielęgnacji, i makijażu. I jest to kalendarz od Fenty Beauty i Fenty Skin. Ja, słuchajcie, już się przyglądałam tej 8 i otwieram, co tam jest. Czy to jest mój ulubiony eyeliner? Tak, jest on maksymalnie czarny, więc jeżeli szukacie perfekcyjnej czarnej kreski, to on się zdecydowanie przyda. Słuchajcie, a ja pod numerem 4 znalazłam ten świetny błyszczyk. Teraz pora na kalendarz z marki Benefit. I tutaj zagramy, Julia, w pewną grę. Ponieważ powiesz mi pewien produkt, a ja przeczytam, czy on jest w środku. No dobra, to ja bym chciała, żeby znalazły się tam moje ulubione produkty z Benefitu, czyli 24 Hour Brow Setter i Benefit. I oba te produkty znajdują się w środku, więc słuchaj, masz na co czekać przy otwieraniu okienek. Czyli masz małą ściągę z tyłu. Tak. Jeśli nie wiecie, czy kupować kalendarz, to zazwyczaj z tyłu właśnie znajduje się taka informacja, co jest w środku. No i na deser Sephora Collection. Jak on przeuroczo wygląda. Tak, w tym roku po prostu mnie totalnie zachwycił design tego kalendarza. Biorę 9. A ja znowu 1. I w mojej znajduje się mini maskara. A ja mam mój ulubiony żel do mycia twarzy, który idealny jest na zimę. W tym kalendarzu znajdziecie wszystko, od makijażu po pielęgnację, ale nawet akcesoria.
A tutaj jest kalendarz idealny pod choinkę. Mnie jest zawsze mało tych okienek, więc dla mnie to jest idealne rozwiązanie. Będę dalej odliczać. Tak, będziecie odliczać do końca roku i zbierać produkty idealne do makijażu sylwestrowego. A teraz przyznajcie się, czy otwieracie w kalendarzu adwentowym wszystkie okienka naraz? Czy jednak jesteście skrupulatni i otwieracie je dzień po dniu? Dajcie znać nam w komentarzu. A my widzimy się w kolejnych odcinkach na blog Makijaż by Sephora.